Bis. Nie bis drugi, tylko bis. Z. Tak się nazywa ten szablon. Jest to jeden z trzech podstawowych szablonów. Drugi to jest bis 2.0, a trzeci to jeszcze jakiś inny. Tak naprawdę nie wiem, nigdy ich nie używałem zbytnio, ale kiedyś pogrzebałem, co one potrafią zrobić, i tutaj Państwu troszeczkę o tym opowiem. Tak naprawdę jest to podstawowy szablon. Czyli jak się zalogujemy w naszą witrynę, zobaczymy ten nasz pulpit, to tutaj mamy taką ikonkę szablony. Czyli tu mamy szablony albo tutaj rozszerzenia szablony. Obie wersje prowadzą do tego samego miejsca, czyli pokażą nam listę szablonów. Mamy szablony zaplecza, te dwa, oraz BIS 5 i BIS 2, o, i trzeci atomik. To jest nasz szablon domyślny. Tutaj ta gwiazdeczka oznacza, że to jest szablon domyślny świecący się. Szablony możemy zmienić, na przykład atomik, pik. I od tej pory będzie ten szablon domyślny. Jak sobie klikniemy pokaż witrynę, to jak Państwo widzą, o, zmienił się układ nasz ładnie. Możemy sobie wybrać szablon BIS5 i pokaż witrynę. O, BIS5 już ładniejszy jest, prawda? Ma już jakąś ładniejszą grafikę. Tutaj matka natura nam się kłania bardzo mocno w postaci bananów. O, to tyle. W tych naszych szablonach możemy wybrać, bo nie mamy więcej szablonów. Szablony się instaluje tak samo. Rozszerzenia, instalator. A zanim zaczniemy to instalować szablony, przyjrzyjmy się temu szablonowi BIS5. Kliknijmy sobie na niego. I co my tutaj mamy? Mamy kilka opcji, które pozwolą nam spersonalizować ten szablon. Nie za mocno, nie za mało, ale pozwolą nam spersonalizować. Czyli możemy zmienić logo. Otwiera nam się znajomy menadżer. Tutaj wybierzmy sobie to. Wstaw. Zapisz i zamknij. Joomla Black, logo nasze nowe jest. Jest, jest. PIS5. Podejrzyjmy stronę. Mamy nowe, fajne logo. Dla tych, co nie wierzą, poprzednie przez zmianę logo, po zmianie logo. Bardzo ładnie nam się logo zmieniło, więc już to zmieniając ten pasek w jakiś sposób możemy zmienić, już mamy spersonalizowaną stronę, która całkiem nieźle wygląda. I tu mamy home. O firmie, nasza oferta, kontakt. Podstawowa wersja już tego jest. Za free właśnie stworzyliśmy taką piękną stronkę. Dobrze, ale to nie chodzi o to, żeby tworzyć takie proste rzeczy, prawda? I po to siedzimy już ponad godzinę i się czegoś uczymy. Ja Państwu proponuję skorzystać z darmowych szablonów. Tylko największą składnicą dla mnie darmowych szablonów od wielu, wielu, wielu lat jest joomla24.com. Obecnie ta strona już mniej aktywna jest niż kiedyś, ale swego czasu, za czasów Joomla 1.0 czy 1.5, początków tych szablonów jest bardzo dużo było. I przyjrzyjmy sobie tutaj template galery. O. Wbierzmy sobie template for Joomla 1.7 i statyczna szerokość i przeszukajmy sobie fajne szablony. Ja Państwa zachęcę do skorzystania z takiego szablonu, który nazywa się Quasar. Jest to biblioteka szablon, która pozwala nam w łatwy sposób zarządzać naszą stroną, naszym wyglądem. I my sobie taki szablon tutaj pobierzemy. Oczywiście, chwila odnośnie tej strony, tutaj możemy podejrzeć, jak dany szablon się prezentuje w praktyce. To jest bardzo fajny szablon. O, bardzo ładny. Jest, ma kilka wersji kolorystycznych. Menu rozwijalne w dół. Ale my jego nie będziemy instalować, więc szukajmy sobie następnego szablonu. O, ten też jest bardzo fajny.
I właśnie ten można by zainstalować, bo jest robiony na tej samej bibliotece, którą bardzo lubię, czyli bibliotece Gentry. Ale poszukajmy tego Quasara. Czyli tak sobie przyglądamy, wybieramy odpowiedni nasz szablon. Większość szablonów jest za free. Pokażę Państwu na przykład ten szablon jest za free dla celów niekomercyjnych. Natomiast Państwo bierzecie 5 euro, czyli 5 euro za to, jeżeli użyć chcemy to na sklep. Bardzo ładny szablon darmowy. Tak jak ten kurs. Czy proszę zobaczyć ten. Też bardzo ładny szablon. Dosyć prosty, ale aby tak strona wyglądała, trzeba troszeczkę popracować. Proszę zwrócić uwagę, menu jest z drugim opisem, bardzo modne ostatnio to jest. A przeglądamy sobie dalej. Ci, co nie chcą szukać, mogą przewinąć ten film do przodu. A ten Quasar mi chyba uciekł trochę. No, znalazłem ten ulubiony mój szablon za pomocą wyszukiwarki. O, tutaj. Jest to bardzo fajny szablon. Wysłany przez taką firmę RocketVM, która bardzo fajne rzeczy robi. I proszę Państwa, pobierzmy sobie ten szablon, klikając tutaj Download. Tak, zgadzamy się, Download. Proszę zwrócić uwagę, że to jest bundle, czyli całość. Plik jest dosyć duży, klikamy OK i zapisz w naszej ulubionej plikowni. Ten szablon Quasara to jest pewnego rodzaju Quasar, to jest wzorzec. On pracuje na bibliotece Gentry i troszeczkę za chwilę Państwu nie opowiem. Spróbujmy zainstalować ten szablon. Robimy to tak samo, rozszerzenia, instalacje. Przeglądaj. I tutaj mamy to Quasar. Instalując to, zainstaluje nam się wszystko, co trzeba, żeby zbudować całkiem fajną stronkę. On się tutaj instaluje. My sobie wejdźmy w tej chwili na website homepage. To jest właśnie ta firma, ponieważ my korzystamy z darmowych szablonów. Jest na świecie kilka liczących się studiów, którzy projektują szablony, wzorce, które możemy kupić, zapisując się do klubu. I oni właśnie, RocketVM daje szablon jeden nam bazowy za darmo, natomiast inne szablony można kupić. My sobie tutaj wpiszemy Gantry Framework. Jeżeli chcemy coś się więcej dowiedzieć o tej bibliotece, to właśnie musimy się dowiedzieć z tej strony Gentry. Tak mniej więcej wygląda te szablony Quasar. Za pomocą tego, o przepraszam, Gentry, za pomocą tego można zbudować tego typu strony. Bardzo łatwo się nim zarządza. Miejmy nadzieję, że już się zainstalował. Tak, zainstalowało się na wszystko. Przechodzimy do rozszerzenia szablony i wybieramy go jako domyślny. Super. Jest już domyślnym szablonem. To zobaczmy, pokaż witrynę. I zaskoczenie bardzo ładnie wygląda. Ale trochę nie tak, jakbyśmy chcieli, natomiast jest to już jakaś podstawa do czegoś zrobienia. Teraz wróćmy do naszego panelu administracyjnego i kliknijmy sobie Quasara. Wejdziemy w tej chwili w panel zarządzania naszym szablonem. W pierwszym momencie zaktualizujmy nasz szablon, czyli tak klikamy aktualizuj naszą bibliotekę. Świetnie, jeszcze raz rozszerzenie szablony i wejdźmy do naszego szablonu. Proszę zobaczyć. Mamy kilka zakładek. To jest tyle. On ma już wbudowane pewne style, które w jakiś sposób tam są bazą do tego, żebyśmy mogli to zmienić. Tutaj zmieniłem styl szósty.
Mamy troszeczkę zmian zaszło. Ale proszę zwrócić uwagę, nie znając HTML-a, potrafimy za pomocą tych tutaj przycisków, suwaków, jak i opcji wyboru zmienić pewne rzeczy. Możemy skorzystać ze czcionek z biblioteki Google. Możemy sobie zmieniać linków, kolory linków. Popatrzmy na futures. Możemy pokazać logo, wgrać nowe logo. Możemy pokazać zmianę wielkości czcionek i parę innych rzeczy tutaj jest jeszcze. Najważniejszy jest layout. Proszę zwrócić uwagę, jak tutaj wyglądają takie fajne rzeczy jak to. Zaraz do tego dojdziemy. I ma opcję mobilną. A jeszcze parę elementów advanced. Dobrze. Czyli wgraliśmy w tej chwili inny szablon. W następnym odcinku troszeczkę zabawimy się tym szablonem i pokażę Państwu rozmieszczenie pewnych elementów w szablonie. Dziękuję.